Zdrowie na talerzu to znane i ważne hasło. We wszystko to, co naturalne, świeże i zdrowe, można było się zaopatrzyć w sobotę 30 października podczas targów żywności zdrowej i ekologicznej w Kończycach Małych. Mimo deszczowej pogody dziedziniec zamkowy po raz kolejny zatętnił życiem. Nowością tegorocznej edycji była konferencja z panelem dyskusyjnym. Konferencja jest generalnie na temat rolnictwa ekologicznego i upraw produkcji żywności, roślin, tak, i są tutaj zaproszeni goście, którzy będą jakby mówić na temat generalnie i jak się ma uprawa ekologiczna do zdrowia, czy jak działają środki ochrony roślin na pszczoły. Także no, to było takim zamysłem, żeby uświadomić w tym kierunku po prostu ludzi. I to jest ta nowość. Na straganach zlokalizowanych na zamku w Kończycach nie brakowało niczego, co by nie było eko. Jest już tu stałe grono jakby odbiorców, którzy przychodzą tylko i wyłącznie stricte do tych konkretnych wystawców, tak? Z nowości to było to, że bardzo fajne gospodarstwo, które też nie używa żadnych nawozów sztucznych ani oprysków chemicznych, więc ma swój miód, ma swoją pasiekę, właśnie to jest pasieka Wiktoria Czyżowice i oni mają również niepryskane owoce, warzywa i pani robi we własnym gospodarstwie wyroby z tych warzyw i owoców, więc to na pewno dla tych, którzy chcieliby sobie jakoś swoją śpiżarkę zabezpieczyć, to jak najbardziej można było to zrobić. No i oczywiście tradycyjnie ci, co zawsze, czyli warzywa, owoce ekologiczne, ekologiczne przetwory od Achima, bo wiem, że on też ma certyfikat. Nie ma na sery ekologiczne, ale on jakby, bo to jest inna procedura. Natomiast z twoimi jakby roślinami, te kozy są, że tak powiem, mają tą paszę ekologiczną. No ale już na certyfikat się nie zdecydował. Oczywiście ekologiczne jajka też są, to wiem, że są certyfikowane, chyba od zielononóżek. No i chlebio, ekologiczne pieczywo, także ekologiczny olej z pestek dyni, czy kasza gryczana, no, mąka orkiszowa, więc wszystko to pozostałe, ponieważ to są targi żywności ekologicznej i tradycyjnej, więc również można te tradycyjne, wysokiej jakości rzeczy, czy miody tak samo, czy soki też z niepryskanych owoców sprzedać. Także staraliśmy się tak, żeby to zadowolić każdego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losse.